Ja będę mówiła rzeczy, które być może są przewrotne, ale nie mam dla Państwa dobrych wiadomości z tego powodu, że parę dni temu do prezydenta spłynął nowy kodeks karny, który jest rozmontowanym, a nie znowelizowanym kodeksem karnym, który pozwala na to, żeby osoby, które popełnią przestępstwo pod wpływem alkoholu bądź pod wpływem narkotyków, trafiały do środków zabezpieczających na czas nieokreślony. Mamy przeludnienie w więzieniu, chcemy załatwić to przeludnienie w ten sposób, że przerzucimy to wszystko na psychiatrów i psychologów. Psychiatrzy póki co trzymają. To są ludzie, którym bardzo zależy na tym, żeby nie mieszać leczenia ludzi, którzy powinni być leczeni, z polityką karną. Pytanie, jak długo się będą trzymać, w którym momencie pokusa ogromnej władzy zwycięży i w którym momencie to się jednakże załamie. I teraz, o ile nie będzie bardzo wysokiej świadomości, co nam naprawdę grozi i o ile nie będzie, bo oczywiście mogłoby się coś zmienić, mogłoby się zmienić to, że z jednej strony nie będzie problemu zatrudniania młodych ludzi, w związku z tym nie będzie problemu tego, który był w Ameryce, strukturalnego rozwiązywania bezrobocia poprzez zakłady karne i poprzez karanie ludzi.